Nie ma przypadków. Pan Bóg tak pokierował tym wszystkim, że dokładnie otrzymaliśmy z jego rąk, z rąk brata księdza Jerzego, kamień z progu jego domu, po którym obydwa jako bracia stąpali i jeszcze trzeci brat Józef przez wiele, wiele lat. Ksiądz Jerzy od roku 47 aż do 65, kiedy udało się do seminarium do Warszawy. Stamtąd jest ten kamień przywieziony, nam przekazany przedstawicielom fundacji, dzieci, naszej szkoły i nauczycielom. Drugi kamień przywieźliśmy z kościoła parafialnego w Suchowoli, w którym został ochrzczony ksiądz Jerzy i do którego uczęszczał przez lata, będąc ministrantem, lektorem i tam przystępował do świętych sakramentów, aż do czasów stopnia.